Lecimy z kolejnym Titan Tuesdayem, dzisiaj liczę na 6,5 punktu, to uznam za bardzo dobry wynik, 6 punktów będzie git, mniej to będzie niezadowolony, także trzymajcie kciuki, dajcie znać w komentarzu, że trzymacie i lecimy wspólnie z koksem. turniej startuje za 30 sekund, 11 rund, tempem 3 plus 1. Wtorek dla utytułowanych jest rozgrywany co wtorek, jak łatwo się domyślić i mogą w tymże turnieju grać tylko zawodnicy z tytułami międzynarodowymi. Nagrody są całkiem pokaźne, więc często można tutaj z superarcymistrzami pograć w rzędu na przykład Nakamury, także fajna okazja, żeby z dobrymi zawodnikami powalczyć, ale też nie ma lekko przez to. Dobrze, no to tutaj ruszamy. Roberto JBM, IM z Brazylii. No to ja D4 tutaj ruszam, oczywiście, klasycznie, jak to dla mnie. Przeciwnik nie wiem, czy tam nie ogarnął po prostu, że turniej już wystartował, czy co. Ale delikatne opóźnienie z jego strony. Ja zagram skoczek F3, także tak klasycznie podejdę do tematu. Jeden i drugi skoczek weszły do gry. No to A4, żeby nie było B5, no i cóż, fajnie by było tegoż pioneczka odzyskać. Także tutaj zgarniam. I teraz skoczek H4, jestem po prostu zainteresowany tym, co by gońca oponentowi zabrać. Tutaj, jeżeli mnie pamięć nie myli, to można sobie na F3 pozwolić, chociaż ręki bym sobie uciąć. Za to nie dał. I teraz spróbuję pójść na takie dosyć solidne zamieszanie. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale się okaże. Zrobię roszadę i po G5 chcę zagrać G4. Oczywiście skutkuje to tym, że wybicie, wybicie, i tutaj linia G się otwiera. Ale będę miał parę gońców, będę mógł szybko zagrać G4. Dobra, przeciwnik w ten sposób podszedł do tematu. No to cóż, E4 wygląda całkiem zacnie, żebym tutaj mm, zajął centrum. No trzeba oczywiście na tego typu motywy uważać. No to zobaczmy. E4 przeciwnik bije na C3, ja odbijam skoczek E4. No, i niestety zdaje się, że to będzie pewien problem. Dobra, to wrzućmy tutaj G4, po prostu kontrolnie. Przeciwnik bić nie może, bo tutaj i po Hetman H4 bije jeszcze na H5, więc on tutaj słusznie odszedł. No i teraz, tak, ten skoczek z całą pewnością tutaj świetlanej przyszłości nie ma. Na h4, więc zagram skoczek g2 i tego skoczka przestawię tutaj i być może nawet na jakąś ofiarę na e6 będę się czaił. No dobra, to leci pełna agresja z mojej strony, także tutaj klasyczne podejście. H4, dobrze tutaj oponent zareagował. Po h5 miałby po prostu dodatkową słabość, którą ja bym sobie wiadomo atakował. No dobra, skoczka trzeba tutaj z całą pewnością zaktywizować. No i teraz tak kusi, żeby po prostu G5 tutaj polecieć, bicie, bicie, skoczek D5. No ale ten pionek niestety mi tutaj będzie wisiał, więc to mi się nie podoba. No dobra, to zagram goniec D2. Teraz i tu, i tu mam zabezpieczone. No i tak myślę, że tutaj będę mógł coś go może poatakować, nawet przy dobrych wiatrach. Na tym królewskim. Ja tak się zastanawiam, czy tutaj nie można by coś ofiarować, ale wydaje mi się, że jeżeli bym zbił na E6, to za bardzo mojego króla bym tutaj osłabił. E, dobra, no to muszę tutaj przyspieszyć, bo czasu jednak coraz mniej, także E4 wjeżdża. Na F4 on nie wejdzie, na H4 mam bronione. Więc to wygląda całkiem zacnie po jakimś skoczku B4. Goniec E3 będę chyba chciał zagrać, żeby po prostu na D4 sobie tego pionka zabezpieczyć. Także ta pozycja. Myślę, że wygląda całkiem nieźle. No dobra, biję pionkiem, bo to umacnia moje centrum. Także to jest OK wszystko. No i dobra, jakiś goniec E3. Tutaj mam wszystko zabezpieczone. Tak na pewno będzie trzeba F4 w pewnym momencie zagrać. Tylko póki co jeszcze nie widzę takiej opcji, żeby to F4 jakoś dobrze tutaj weszło. Eee. Hmm. No to cóż, chyba takie odejście na D3 wygląda dosyć logicznie. No, mo mogę zbić w przelocie, ale chyba z tej linii A ja bym nie skorzystał, także mi się nie opłaca. Eee. No dobra, i cyk. I czajmy się tutaj na to F4 właśnie. Dobra, przepchnę. Przepchnę, choć nie cieszę się z tego przepchnięcia. Tak w 100%. Pole f5 słaby, tylko nie widzę jak to wykorzystać. Może w ogóle jakieś d 2 trzeba wrzucać i poświęcić na h6? No, przeciwnik tam ma dużo figur do defensywy, więc raczej to jakichś wielkich problemów mu nie zrobi. No, to chyba wobec powyższego pozostaje plan, żeby wrzucić G5, co nie? Tylko że on teraz ma fajne pole C5. No. A w ogóle w ten sposób, e, po G5 on F6 zapewne chce zagrać. Hmm. Dobra, zagram mimo wszystko to G5, bo tutaj czasu już brak. I tak się właśnie zastanawiam, czy F4. Hmm. O trudna decyzja. Nie wiem, czy wybijać, czy nie wybijać. Dobra, wybiję, bo inaczej mi F4 zagra, co nie? Dobra. No teraz pionek D5 słaby. Kurczę, ten mój skoczek na G2 chyba trochę za dużo czasu stracił na latanie w tej z powrotem. Dobra, nie wiem, coś takiego. Trochę brak weny, muszę przyznać. Dobra, odchodzę. Dobra, teraz już gram na rachu ciachu. O, pionka podstawiłem, ajajaj. Na D5 w sensie. Chociaż no, jeszcze wtedy się dosyć zaktywizuje. Więc może to nie być. Oj, tu go wpuściłem. Chociaż dobra, to jeszcze nie ma tragedii, bo da szacha to król G1 mam. No, a jak nie da szacha, to zagram już król G2. Tak powiedziałbym, że niechcący, ale wydaje mi się, że rekompensatę jakąś tutaj dostałem. Podejrzanie to wygląda, ale zaraz, jakieś wieża D5 wrzucę, król G2 powinno być ok, myślę. Aj, dobra. Kurde, misklik. No dobra. No to muszę się poddać. Ale kiepski początek. No dobra partia była, dobra partia była. Tutaj chciałem zbić. No, on miał wtedy szacha tutaj. No, pewnie i tak ta pozycja jest kiepska. Pewnie i tak pozycja jest kiepska, bo ja mogę zagrać tutaj z planem wieża C6, ale on już zdąży wieża E6 zagrać. Także gdzieś to wypuściłem, bo wy wyglądało to naprawdę całkiem zacnie. Eee, o, tutaj było wszystko ok, bo tu mam super centrum, wszystko jest w jak najlepszym porządku, może. Po prostu zbić rzeczywiście w przelocie i zagrać hetman tutaj. Tak po prostu. Bo ja tak trochę zacząłem kombinować bardziej niż to konieczne. I teraz ten jego goniec jest wyłączony całkowicie z akcji. No i ewentualnie chce przenieść, przenieść jakiś atak na drugie skrzydło. Także może to było tutaj prawidłowym podejściem. Ale dobra, no muszę na pewno bardziej na zegarek uważać, no bo jednak na 5 sekundach to na dobrą pozycję bardzo łatwo jest zepsuć, nie? Ale tu naprawdę to wyglądało całkiem zacnie w pewnym momencie. I tutaj nawet, gdzie już tak powiedzmy się ta moja pozycja zatrzęsła w posadach, to tu było super. Tu było super, król g2, żeby on szacha nie dał. I skoczek f8, no... Chyba nie mam jak mu w tym przeszkodzić. I to jest może pewien problem tej sytuacji. E, bo jednak tutaj. Chociaż szczerze, może król G3 po prostu trzeba było zagrać. Chociaż wtedy już skoczek. E7 i skoczek tutaj. To inaczej. Trzeba było zagrać. A nie, goniec w 2 nie mogę. No dobra, więc tutaj chyba. E, chyba jak już nie zbiłem w przelocie wtedy, no to ciężko było cokolwiek zrobić. No dobra, także cóż, pierwsza porażka, mówi się trudno żyje się dalej, e, lepiej będzie w kolejnej. Dobra, lecimy z partią numer 2. E, tutaj oponent znacznie niżej notowany CM Także trzeba będzie wykosić delikwenta, żeby się odkuć. No to rozpoczynamy oczywiście turbo przyspieszonym smokiem lubelskim. No i teraz zobaczmy. Odbił skoczkiem, no to ja oczywiście skoczek C6. I mamy klasy... klasyczne podejście, wariant Maroczego. No to ja wiadomo będę tutaj chciał uskuteczniać kontrę na skrzydle hetmańskim. Także tutaj robię sobie grzecznie roszatkę. Okej, okay, w ten sposób on do tematu podszedł. No, Hetman na D3 nie stoi najstabilniej tak de facto. Dlatego ja tutaj błyskawicznie przeprowadzam skoczka na C5 i ten skoczek na C5 stoi bardzo dobrze. Atakuje na E4, a jednocześnie z to wszystko przeprowadziłem, no bo z atakiem na Hetmana. Więc wydaje mi się, że najzwyczajniej w świecie tutaj przeciwnik stracił po prostu tempo. Ogólnie to hetman d3 jest grywalne, ale to jest bardzo rzadko spotykany bardzo rzadko spotykany wariant. Właśnie najczęściej tak czy siak się kończy w ten sposób, że trzeba hetmana na d2 cofnąć. Teraz b4 się nie boję, bo zagram bicie c3 tutaj i skoczek bije e4. No, i teraz gram A5 z planem A4, czyli ogólnie rzecz biorąc, chcę po prostu zająć przestrzeń na skrzydle hetmańskim. E, tak się zastanawiałem przez moment nad biciem na C3 i tak się dalej zastanawiam, ponieważ tak, ogólnie rzecz biorąc, bicie na C3 w wielu przypadkach jest bardzo dobrym podejściem, natomiast wtedy mój król się osłabia, nie? Więc jak to zwykle w szachach bywa, są plusy, są też minusy. Aha, no i teraz pytanie, właśnie, czy bić, czy nie bić? No dobra, zobaczymy. No pozycja będzie na pewno bardzo dynamiczna. Także idę na to. Przeciwnik coś się zaciął, to dosyć dziwne. No, bo właściwie on musi zbić Hetmanem. Jak zbije wieżą, no to będzie miał tylko gorzej. No, bo zbije na E4 z widełkami. No, pionkiem bicie też paskudne, bo pionki te popsute. Także to dosyć dziwny moment na zastanawianie się. No, i teraz skoczek bije E4. Po prostu zgarnąłem sobie materiał i będę starał się udowodnić, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. E, oczywiście rekompensata tutaj jest, no to to nie ulega żadnym wątpliwościom. W momencie, kiedy, e, w momencie kiedy tego gońca na G7 nie posiadam, no to mój król jest bardzo osłabiony. Także to widać gołym okiem. E, no i teraz będę się musiał po prostu dobrze pogimnastykować, żeby on tego osłabienia jakoś nie wykorzystał. No dobra, póki co jest wszystko bronione. W razie, jakiejś, w razie jakiegoś większego problemu, to nawet na E8 się będę mu, mógł cofnąć. I tak też zrobię z ideą zagrania F6. To jest taka klasyczna dosyć idea czyli chodzi mi o to, żeby Pionek pilnował tych czarnych pól. W momencie, kiedy Goniec nie pilnuje, bo go po prostu nie ma. No to teraz jego obowiązki chcę, żeby przejął pionek. No dobra, przeciwnik tutaj złośliwie podchodzi do tematu, bo teraz F6 nie mogę zagrać, bo stracę gońca. A gońca też nie bardzo mam gdzie wycofać. No dobra, więc są tutaj pewne problemy z tym związane. No to cóż, trzeba, trzeba szyć z tym, co mamy. Więc Hetman D7. Oczywiście dalej F6 zagrać nie mogę, bo bicie, bicie i goniec D5. Więc zagram wieża C5. A idea ruchu wieża C5 jest taka, że po pierwsze teraz już F6 jest możliwe, bo po wieża E6 Hetman E6 goniec D5 mam bicie. A po drugie po G5 pomyślę, na, po H5 pomyślę nad G5, żeby tego gońca zamknąć. To nie jest takie oczywiste, ale. Myślę, że warto mieć na radarze. Dobra, on coś tutaj takiego kmini. No, chyba f 6 mogę, jeżeli tutaj dobrze widzę. E, ogólnie rzecz biorąc, normalnie to wiadomo, żebym się tutaj bardziej zastanowił. E, no, ale że to Blitz, to trzeba na rachuciachu lecieć. E, dobra, więc wieża E5. Fakt, że jest dodawana ta jedna sekunda, nie, ale. Ale na tej jednej sekundzie to łatwo się jest zagapić. Dobra, więc tutaj wybiję. I cyk. I wydaje się, że wszystko jest bronione. Oczywiście to nie zmienia faktu, że dalej przeciwnik ma tutaj sporo aktywności. Ale już teraz mam na radarze ruch E5 z następnym F5. Dobra, więc lecę tutaj E5. Tutaj tego gońca się chyba jakoś bardzo nie boję, chociaż dobra, może jednak, ale dobra, no to mogę A4 zagrać, bo teraz, kiedy wszystko mam już zabezpieczone, no to, to już mogę przejść samemu do jakiegoś utrudnienia życia przeciwnikowi. Dobra, tu zdaje się, że wszystko się broni. To może jakiś taki ruszek? No coś trzeba wkroczyć do akcji delikatnie, nie? Bo on ma to pole D5, więc tutaj muszę na coś takiego uważać. Dobra, zrobię taką cofkę, żeby on tym gońcem zmykał, a on nie zmyka, złośliwiec. Dobra, tak pira ze drzwi policzyłem, że D5 mogę zagrać i zagrałem. No dobra, to już tutaj idę do przodu teraz już ja tutaj aktywnością chyba przeważam no ale tutaj jest problem dobra nie wiem 30 sekund to trzeba już robić ruchy po prostu okej okay. No, nie wiem, gdzie mam odchodzić, szczerze. Może nigdzie po prostu, ale pchnąć też nie mogę. Kurczę, dobra, bo 6 sekund jest. Aj. Kurcze no, Ach, ledwo, ledwo, ale no cóż, tutaj się zagadałem w pewnym momencie, tam nie wiem czy widzieliście, miałem 1.1, tam już na o, o, ostatniej dziesiątej sekundy zrobiłem ruch, no pozycja myślę, że wygrana cały czas. Ale no na ten zegarek trzeba uważać. Już myślę, że tak jak mam 30 sekund, to już po prostu będę robił ruchy. No bo to nie jest turniej streamerów, nie? Więc przeciwnicy w zdecydowanej większości nie gadają i pod tym, pod tym względem mają przewagę. Nie no, także ogólnie tutaj Smok zaryczał, proszę państwa, kolejny raz. Także pod tym względem wszystko super. No tylko ten zegarek, no ale to wiadomo, że zegarek to przez gadanie zawsze będzie gorszy. Także myślę, że powinienem w ten sposób do tematu podejść. Że jak już zostaje te 30 sekund, to już po prostu robię ruchy bez jakiegoś opowiadania co i jak. Bo później zostaje jedna sekunda i może być klops, jak się zagapię. Dobra, więc lecimy, runda numer 3. Tutaj jakiś CM potężny z Indii. King Cyber 19. No dobra, no to lecimy. C4, ok, przyjęty zagrał. No dobra, to ja polecę w ten najbardziej agresywny wariant, czyli E4. A, b5, okej, okay. no tutaj trzeba szybko te pionki rozbijać. To b5 bywa rzeczywiście bardzo złośliwym zagraniem. Ja tutaj wrzucę b3, czyli natychmiastowo całkowicie to, to skrzydło hetmańskie oponenta chcę zlikwidować. Dobra, e5 przyznam szczerze pierwszy raz takie coś widzę. Czy on chce tutaj dać szacha, czy co on mi chce zrobić? No nie wiem, tak wydaje mi się, że to bicie wygląda w miarę okej. Okay. No dobra, zbiję i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Bo jak on zbije na d1, jak król d1, bicie na b3, a bije b5, więc myślę, że tego pionka powinienem zdobyć w ten czy inny sposób. Chyba, że jego ideą jest jakiś goniec b4 szach, czy coś takiego. A rzeczywiście, no ale to goniec D2 mogę zagrać, i szczerze mówiąc, nie do końca rozumiem, e, jaka tutaj jest idea po stronie przeciwnika. E, no, skoczkiem nie bije, bo wtedy C3 bardzo nieprzyjemne, ale tutaj mogę królem zbić. E, pionka myślę, że nigdy nie stracę, no chyba, że on B4 jakieś. A, w ten sposób. No dobra, to ja biję na B5. Ok, czyli on będzie chciał na pewno tego piona zdobyć. I teraz pytanie, czy ja mogę być chciwy i zagrać F4. Czy to jest jakaś podpucha. Trudne pytanie. No, bo F4 tutaj G3, co nie? No to, to wygląda zacnie, ale też B6 wygląda całkiem zacnie. A4 A5A4. No dobra, wiecie co? Ja zagram to F4. Wydaje mi się, że to jest trochę. Zbyt optymistyczne, bo jednak rozwój figur jest też pieruńsko istotny. A tutaj, z tym rozwojem, to ja jestem w lesie. No ale dobra, no skoczek wkracza do akcji. Pionka F4, w razie co przez G3 jestem w stanie bronić. Więc to myślę, że powinno być w porząsiu. Eee, o co chodzi? Skoczek wszedł do akcji. No nic mi tutaj chyba nie grozi. Czegoś nie widzę. No dobra, ja zagram król C3, na goniec E6 mam ruch F5 i tego gońca wygonię, więc myślę, że pionka B3 można już zaliczyć, że go po prostu nie ma, no ale jeszcze trzeba tutaj zachować czujność do końca, a też po jakimś nieroztropnym odejściu na C8 to F6 i może przy dobrych wiatrach nawet figurę by się udało zdobyć. Także mi się zdaje, że to powinien być po prostu pionek więcej. Fakt, że to jest końcówka, ale jednak, ale jednak mój król jest trochę eksponowany. Więc na tego króla trzeba uważać. Aha, pułapka, że wieża B8, tak, jeżeli zbiję. Tak, tak. No dobra, no to nie zbiję wobec tego. Nie wiem, tutaj odejdę mogę wieża a po prostu bo tutaj jakby kusiło żeby tego pionka wziąć ale wtedy jakieś wieża B8 bardzo problematyczne no ale też mi się jakoś nie śpieszy żeby tego piona zdobyć przynajmniej nie jakoś bardzo tak bicie na C6 wygląda fajnie żeby problemu się pozbyć no dobra mam mniej niż minutę więc trzeba by tutaj delikatnie intuicji zaufać, ale on później go nie C6, wie, C8 będzie miał nieprzyjemne. No ale znowu tutaj też nie bardzo grać. Chociaż w sumie, dlaczego tu nie bardzo grać? Jak on zagra tutaj, to odejdę po prostu na B4. O jezu, to tej... jest. No kurde. Te... No nie, no tego nie widziałem. No dobra. Coraz co ch chciałem przyspieszyć, to <noise> przyspieszenie takie tak jak trzeba. No, jak zbiję tutaj, to że B8 i później biję na C4, ale tego pionka B2 ciężko będzie zjeść. No ale dobra, no, pionek jest zablokowany. Dalej mi się ta pozycja w miarę podoba, tylko. No dobra, w sumie nawet pchnąć też za bardzo nie może. trzymam pod kontrolą. No dobra, więc może to wcale nie skiepściłem, ale dobra, jest mniej niż 30 sekund, więc postaram się tutaj przyspieszyć, bo oponent ewidentnie na szybkiego wygląda. Aaaa, ale mnie złapą. No niestety. Kurczę, no wierzajcie, nie zobaczyłem. Oda. No nie, no kurde bele. A dobra poza była. Aż z ciekawości analizę odpalę. Bo w debiucie to oponent coś tam przyświrował mi się wydaje. To na pewno było dobre dla mnie. Zobaczmy. Szczególnie mnie interesuje to E5, jak ja tu powinienem zareagować. O no tutaj kf3, co ciekawe, jest najpopularniejszą odpowiedzią. Aha, że najpierw AB, CB, aha i teraz i że to jest lepsze. No okej, okay, jest różnica, bo teraz po biciu to od razu bije z szachem. No dobra, ale tutaj na pewno dostałem bardzo dobrą końcówkę i to było wszystko okej. Okay. F4 jest dobre, a tak nie byłem przekonany. No ale dobra, F4 jest okej. Okay. No tutaj też wszystko. A c 3 za szybko poszedłem. A co należało grać? F5. A, żeby po prostu goniec E6 odciąć. Ok. Okej, okay. i też grozę F6 od razu. No dobra. Czyli tutaj za szybko się wyrwałem po tego pionka. A to jest dosyć typowy błąd, także na to muszę uważać, że często jest tak, że kusi, kusi, żeby zdobyć materiał, nie? A często się okazuje, że właśnie nie opłaca się zdobywać materiału, lepiej pójść na aktywność. I tutaj chciałem od razu tego pionka hapsnąć, a tak de facto ten pionek nigdzie nie ucieknie. No dobra, to ciekawa partia, tylko znowu problem z zegarkiem. Dobrze, partia numer 4, ponownie dostałem białe, także lecę tutaj z D4, przeciwnik, przeciwniczka 2772, to nawet wyższy ranking niż w poprzedniej rundzie. No dobra, więc mamy tutaj obronę królewsko-indyjską, no to cóż, ja spróbuję tutaj polecieć z pełną agresją, atak czterech pionów, w ogóle się tutaj nie przejmuję, będzie wesoło. Dobra, więc y, oczywiście tutaj oponentka od razu moje centrum agresywnie atakuje. To jest oczywiście słuszne podejście, y, bo jeżeli tego nie zrobi, no to ją po prostu zmiażdżę tymi pionami. Także y, zdecydowanie trzeba tutaj y, z perspektywy y, czarnego zaatakować. Y, zagram od razu A4, żeby nie było kontry przez B5. To mi wygląda cał na całkiem zacny pomysł. No i teraz. Coś tutaj takiego trzeba mieć na radarze. No i pytanie, co ja na to? No, goniec E3 wygląda logicznie. Dobra, to niech będzie goniec E3. Goniec E3. Jeżeli skoczek E4, to skoczek E4, F5 to co najmniej mam parę gońców. Tak sobie pomyślałem. Plus na D6 mogę zbić, także to mi wydaje się być w porząsiu. No, i też od razu wrzucam goniec d4, tutaj będę kontrolował. No, i ciągle się czaję na zagranie e5, bo tutaj, żeby udowodnić, że to wszystko miało sens, to muszę pionami pójść do przodu. Więc, no, a żeby pójść pionami do przodu, to muszę pole e5 wziąć pod kontrolę. Dobra, prawdopodobnie chodzi o skoczek c5. W ten sposób tutaj oponentka chce poprawiać swoją sytuację. No dobra, Hetman D2 wygląda zacnie, ale to skoczek C5 właśnie nieprzyjemne, bo chciałbym jakoś tutaj wierzę jeszcze wpuścić do akcji. Wiadomo o co chodzi. No dobrze, dobrze, dobrze. Wiecie co? Hetman E2 mnie kusi, Poskoczek E4, bicie na G7. Wicie na C3. No dobra, jednak to chyba tak dobrze nie wychodzi. No dobra, to co innego. Hmm. No tak szczerze mówiąc, nie bardzo widzę. No E5 na pewno teraz zagrać nie mogę. Dobra, no to jak nie z tej, to z drugiej. To wieża E1 gramy. I E5 w kolejnym posunięciu będzie wrzucane. No tutaj to, to są takie pozycje z gatunku tych, że wóz, albo przewóz, tak? Albo ja tutaj dopadnę ją, albo ona dopadnie mnie. No i teraz tak, tu chcę, tu chcę wejść. No to muszę ruszyć do akcji, tak? Jeżeli teraz do akcji nie wkroczę, to już Klops. Okej. Okay. No i co dalej? Wybicie na d6 mi zacnie wygląda, ale wtedy bicie na e1 i goniec d4 szach. Więc to nie za fajne. No a pionek tutaj pod ostrzałem jest ewidentnie, czyli co, pionka po prostu stracę, tak? I nic nie jestem w stanie na to poradzić w tym momencie. No mogę jeszcze e6 zagrać. Dobra, no to z braku laku lecimy wobec tego ze szóstką. Oczywiście, tutaj te skoczek B3 widły, hmm, widać, no, ale coś próbuje tutaj zakręcić. Dobra, skoczek wrócił na F6, czyli tutaj przeciwniczka nie chce się ze mną bawić w te agresywne wymiany, tylko chce po prostu na spokojnie sobie zagrać skoczek B3 i mnie rozjechać. Też dobry plan, nie powiem, że nie. No, i też na FM muszę uważać. Dobra, zagram A5 z ideą taką, że poskoczek B3 goniec B6 wrzucę I, i później wieża A4, i pionka C4 będę chciał zabrać. Więc no, z pionem E6 się już pożegnałem, więc to nie jest kłopot. Ale 30 sekund znowu, kurczę, jak to ten czas leci szybko, nie? Jeszcze się akcja dobrze nie rozkręciła, już się czas skończył. Tutaj też tego bicia na jeszcześ tak bardzo się nie obawiam. Dobra, wrzucam F5, lecimy tutaj z pełną agresją, oczywiście. Dobra, nastąpiła wybitka, ok. A, no to ja zbiję tutaj, odbijam w razie co? I gdzieś tam wiadomo, będę celował w króla przeciwniczki. Dobra, te, ten skoczek to chyba zbyt potężny jest, żeby pozwolić mu żyć. Także pozbywam się delikwenta. No, czarne pola mam, pieruńsko słabe, a u oponentki jest czarnopolowy goniec. Więc to nie wróży pozytywnie mojej pozycji. Ale zobaczymy. Dobra, idę pionem do przodu, właściwie bardziej po to, żeby tego gońca odsłonić, niż żeby ten pionek coś tam zdziałał. Chcę po prostu się zaktywizować. Aktywność to jest zawsze. Na, na plus. Hmm. hmm. Dobra, nie wiem, coś takiego. No tutaj, jeżeli chodzi o mojego króla, to nie czuję się bezpiecznie. Dobra, coś takiego, spróbujmy. No po biciu na D6 chcę zbić na B7, nie? Po prostu, a też y, chcę mieć wszystkie figury w akcji. No ale. Pro problemem jest po raz setny zegarek. Tak myślę, że, żeby tutaj w ten sposób się zdwoić i coś po tej linii kminić. Pozycja bardzo napięta. F3 zapewne jest zabójcze w tym momencie. No nie wiem, nic nie znalazłem żadnej defensywy. No, bo jeżeli tutaj bije, no to cyk. I tu się partia kończy. Także to na pewno nie wchodzi w grę. A znowu, jeżeli bym odszedł, no to wtedy też niedobrze. Bo tutaj muszę być królem. No dobra, to odpalmy analizę. Zobaczmy, co to się tutaj zadziało. Bo wyglądało to naprawdę ciekawie. W pewnym momencie ta sytuacja w centrum się mocno skomplikowała, co nie? I to tak zaczęło wyglądać spoko. A, że to wieża E1 było błędem. No właśnie tak mi ta pozycja wyglądała całkiem spoko. A tutaj po wieża E1 się narobiły kłopoty. A5 trzeba było zagrać. I po skoczek C5 od razu E5. No to słuszne rzeczywiście, bo jak ustawiłem tę wieżę na E1, to ciągle tutaj pod jakieś ataki skoczek D3 właziłem. To, to jest słuszna sprawa. Dobra, a jeżeli teraz by się wycofała, to już mogę zbić tutaj i jest okej okay wszystko. No dobra. A tak, tak, tak. Słusznie, bo wcześniej miałem tak, że miałem wieżę na E1 i po E bije D6 byłoby wieża bije E1. Dobra, więc wszystko się wyjaśniło. No to ciekawa partia, ale niestety kolejna przegrana. Dobra, to spróbuję teraz na full fokusie zagrać całą partię bez gadania i zobaczymy, czy będzie lepiej. Bo jednak w każdej partii mi tych sekund na zegarku brakuje na koniec. Dobra, więc lecimy tutaj z kolejną rundą. Tym razem tryb full focus. Lecimy czarnymi. Dobra, rozpoczęło się, ale coś oponent ewakuował się. Dominikana. No nie wiem, może nie ogarnął, że już kolejna partia się zaczęła, ale fajnie, gdyby ogarnął, bo jednak przyszliśmy tutaj coś popykać w saszki. Dobra, może wróci za chwilę. No, panie, co jest? No, nie no, bo jeżeli dostanę punkcik po prostu w gratisie, że goś nie przyszedł, to, to nie będę taki zadowolony. Chociaż jeden z czterech to wymarzony początek nie jest, ale jest jeszcze 6,5 jest do ugrania, proszę państwa, tylko trzeba się odpalić. No dobra, coś ewidentnie tutaj oponenta wcięło. No dobra, niestety przeciwnik się zawinął z turnieju, także po fenomenalnej partii czarnymi udało mi się zarobić drugi punkcik w turnieju. Także jeszcze 4,5 i będę zadowolony. No dobra, lecimy. Runda numer 5 już? Nie, runda 6, także dwa punkty z 5 rund. No to czas się rozpędzić. Dobra, więc ja C4 zajmuję oczywiście centrum, klasyczne podejście. Eee, obrona Grunfelda. Okej, okay, obrona Grunfelda bywa problematycznym debiutem, eee, to nie ma co ukrywać. Głównie oczywiście przez to, że jest to takie typowo agresywne podejście, czyli czarny oddaje centrum, ale później błyskawicznie zaczyna to centrum atakować. Ja tutaj mam plan prosty. Będę chciał wrzucić wieżę do y, pomocy. No, i też tego pionka E7 mam na radarze. A w momencie, kiedy B6 zostało zagrane, to też białe pola są osłabione. Y, więc tam po tych białych polach y, będę próbował w dalszej perspektywie zaatakować. No, bo też ten Hetman Czarnego y, ciągle będzie musiał y, pilnować na E7. Tylko y, a właśnie, tutaj y, op oponentka y, problem postanowiła rozwiązać. Dobra, to ja zagram na spokojnie H3. H3 jest przydatne, bo w razie jak tutaj te wieże się powymieniają, no to później jakieś wiadomo problemy z ostatnią linią mogą być. Dobra, no to cóż, trzeba by się dalej aktywizować, tylko pytanie jak? Zacznijmy wobec tego od goniec F4. Ten koniec w razie co na D6 będzie chciał wjechać właśnie w takim przypadku. Tak się zastanawiam, nie no, koniec D6 wygląda tutaj naprawdę całkiem zacnie w mojej ocenie. Dobra, jestem tutaj bardzo aktywny, no i też zawsze mam te możliwości wytwarzania wolnego pionka, więc to myślę, że ma. To myślę, że ma dużą dozę sensu. Dobra, Hetmanów wymieniać nie chcę, bo mój Hetman aktywniejszy plus król przeciwnika osłabiony. E, także cyk. Hetman B4 z atakiem na tego gońca przy okazji. I może nawet jakieś F4 tutaj będę miał na radarze. No to się jeszcze zastanowię, bo to dosyć istotna decyzja, ponieważ po F4 mm, oponentka ma. F5 ruch, nie? Więc to też nie jest takie hop-siup. E, no dobra, skoczek C3 wygląda groźnie. Goniec musi odejść tutaj, wtedy D5. E, bicie, bicie, bicie. Jest jakaś taktyczka. No tak, goniec B5 wygląda zacnie, ale wtedy goniec C6 zdaje się, że wszystko broni. Hmm. No dobra, nie widzę sposobu, żeby to wykorzystać. Zrobię taki myk. Nie wiem, czy to ma, ma sens logiczny. Jakiś na pewno. Chodzi mi o to, że jak Hetman bije, to ja biję na A4 i jeszcze wisi na E8, co nie, więc na D3 bić nie może. A teraz już chyba grozę ruchem. Skoczek C3. No, i też w razie co mogę pchnąć D6, nie? Dobra, więc tutaj oponentka nie wyczuła, o co, o co mi się rozchodzi. No, i teraz skoczek w potrzasku, proszę Państwa. To koniec D7 takie podejrzane, nie? Jak B6, to raczej koniec lepiej tutaj by działał. No dobra, i teraz kwestia realizacji przewagi. O, tego ruchu to ja nie widziałem. No to tak, no mogę zbić na G6. Mogę zbić też tutaj. No dobra, bicie tutaj wieża D1, tak? Tak. To wszystko to się zgadza. Dobra, no więc biję. O skoczkiem. Kurczaczek pieczony. Ale nie, no to jest dobre, to jest dobre przecież. Po prostu tutaj. I figura więcej. Dobra, dobra. Bo już się wystraszyłem przez chwilę, ale ale jest wszystko ok. Nie ma jak mnie zaatakować, a jak zbiję tutaj, to ja zbiję tutaj. Także to jest czysta figura więcej. No to teraz już naprawdę kwestia zrealizowania tej przewagi. Dobra, więc biję. Po Hetman D2 mam tutaj ciągle bronione. Także po, po, het, po Hetman D2 gram. Zwierza D1 Dobra No wiadomo, że przy tych hetmanach to Bywają tendencje remisowe Ale tutaj mam i skoczka i hetmana aktywne I grożę hetman C8, hetman C8, skoczek E7 Oto koło Zacznijmy delikatnie, żeby nie było opcji na wiecznego szacha, co nie? O i teraz zawsze król bezpiecznie się może tutaj chować. Dobra, 20 sekund, więc to trzeba na szybkości. Wszystko mam bronione. No dobra, to jak hetmany wymienione to już łatwiutko. Jest dodawana jedna sekunda, także na luzie. Okej. Okay. No nie, no poważnie. Okay. No myślę, że mogę sobie poradzić w tej sytuacji. No, no, ruch do Mata, dobra, się poddaje. No dobra, więc tutaj e, poszło to ładnie, obrona Grunfelda e, elegancko wyszła. To goniec D7, wydaje mi się, że było taki, takim podejrzanym ruchem, bo teraz Hetman tutaj właśnie ciągle dziubał na E7. No i fajnie mogę też kontrolę nad linią C uzyskać, bo zawsze tutaj wie, czarnego mogę wygonić. Także wydaje mi się, że tutaj spoko partia. Jeszcze może. A właśnie, gdyby, gdyby nie zagrała tego E6, to ja bym w ogóle zagrał D5, i wtedy skoczek D4, i wtedy z tym polem C6 byłyby duże kłopoty. No dobra, także myślę, że tutaj wyszła naprawdę spoko partia. Bez większych problemów udało się zwyciężyć. Także okej, okay. na ten zegarek trzeba uważać, ale, ale jest wszystko naprawdę w porządku. Także 3 z 6 na 50% tutaj wszedłem, oby, tak dalej. OK, więc partia numer 7, oby tutaj win streak się utrzymał. Tym razem FM 2550 Grecja, dobrze mówię tak, Grecja. Dobrze, więc lecimy oczywiście turbo smokulą, zaczynamy. Dobra, zamknięty Sycyl. Przyznam szczerze, że jakoś wielkim fanem tych struktur nie jestem. No bo to tak przypomina ogólnie rzecz biorąc y, partię angielską, tego typu y, historię. No i tutaj y, problem bywa tego rodzaju, że takie nudne te pozycje potrafią być. Ponieważ mega mega zamknięte. Aczkolwiek trzeba tutaj uważać, właśnie na robienie krótkiej roszady, bo jak za szybko się tą krótką roszadę zrobi, to zaraz na jakieś H4, H5 się można w bardzo nieprzyjemny sposób nadzieć, więc na to trzeba uważać. Dobra, więc cóż, ja tutaj scentralizuję skoczka. Myślę, że to fajny początek. A później będę chciał B5B4 wrzucać, no to to myślę, że logiczne podejście. Dobra, padła tutaj taka propozycja wymiany, właściwie propozycja nie, od, nie do odrzucenia, bo inaczej mi wjedzie na F6. Także cóż, wobec tego tutaj sobie wybijam. I teraz trzeba na skoczka uważać, ale w razie co mogę odejść tutaj, więc to jest ok. No i teraz pytanie, czy robić roszady, czy nie robić roszady. No, zacząłbym od skoczek F5. Chodzi mi tutaj o to, żeby mi nie wjeżdżał na G7. I teraz właśnie H5, żeby nie było G4. I teraz myślę, że sobie. Roszatkę mogę na luzaczku zrobić i moja pozycja myślę, że bez większych problemów. Co można uznać za sukces, no bo jednak, czarnymi najczęściej trzeba się ostro nagimnastykować. A tutaj właściwie wyrównanie e, dostałem w gratisie. Także to, to z tego jestem zadowolony. No i teraz pojawia się tylko pytanie, co dalej. Ponieważ tak, punkt E5 mam solidnie zabezpieczony. To wszystko po to, żeby skoczka z H3 ograniczyć. No dobra, ale skoczek teraz chcę z drugiej strony wjechać do akcji, czyli na E4. C C4 raczej tutaj nie będę rzucał. H4 też mi nic nie daje. No to spróbuję wobec tego się przyszykować żeby jakoś z linii F może skorzystać przy dobrych wiatrach. Tak się też zastanawiam, jaki tutaj jest mój plan na Hetmana. I tak idąc dalej tym propem, tropem, zacząłem fantazjować, czy tutaj nie powinienem się zainteresować w ogóle skrzydłem y królewskim, hetmańskim. A tutaj akurat króle oba na hetmańskim i mi się przez to pomyliło. I tak mi się wydaje, że to będzie miało bardzo dużo sensu. Fakt, że tutaj skoczka nie bardzo mam jak wrzucać, no ale wydaje mi się, że jest to w porząsiu. No dobra, być może jest to przesada, ale spróbujmy po prostu C4 i po D4 no to wybitka, to to super. I ogólnie rzecz biorąc, piona D5 będę chciał tutaj osaczyć. Taki jest tutaj mój zamysł. Dobra, no tutaj yy, trzeba uważać. A poza tym, wszystko bronione. No na gonie CF1 też trzeba uważać. dobra, parę tutaj nieprzyjemności może rzeczywiście być, bo jednak wieża pasywna, jeżeli tak musi bronić, to zróbmy taki myk. A nie, bo to zbije, zbije na e 5 i skoczek mi będzie wisiał, więc tak nie mogę. czebele no. W głowie lepiej ta pozycja wyglądała. Bicie też nie bardzo. Kurczaczek. Dobra, to zróbmy tak i tego skoczka przestawię tu i może F5 zagram. No dobra, zobaczymy co to z tego wyniknie. Skoczek G mam. Niestety nie mam. Cztery też zagrać nie mogę. Hmm. Dobra, zrobię takimek. Tutaj i chcę zagrać tutaj i skoczka wrzucać też do ataku. Okej. Okay. No zagmatwana się sytuacja zrobiła. Ale myślę, że tu moje figury całkiem nieźle sobie radzą na tym skrzydle hetmańsko-królewskim. Jeżeli mi zbije, no to będę zadowolony. Pionka D5, wam podostrzałem, no ciągle ten goniec broni, ale to dzięki temu goniec aktywny. Tak się zastanawiam, czy nie, nie warto byłoby zużyć jednego ruchu, żeby zagrać A6. Jest głupi jestem. Ja tu chciałem zagrać skoczek C8, ale tracę Hetmana przecież. No, czyli wniosek jest taki, że rzeczywiście trzeba było A6 zagrać. A, widzicie? Intuicja podpowiada, tylko trzeba umieć tej intuicji słuchać. Widzowie, trzeba umieć słuchać. O, widły! O, taktyka zadziałała tym razem na moją korzyść. No dobra, no to się udało. O, rety. Ale mi było przykro. Ale mi było przykro, widzowie, że taką pozycję zmościłem, Ale. Całe szczęście oponent się odwdzięczył, a czaiłem się na to, skoczek c2, a czaiłem. No tutaj było super wszystko, tylko mnie poniosła łańska fantazja całkowicie, no. Z tym wieża e4. Ja widziałem oczywiście hetman d8, tylko uroiło mi się, że skoczek c8 mogę zagrać, czego oczywiście nie mogę zagrać. No zdaje się, że a6 i po kłopocie. Szach tu. I jak teraz zbiję, no to już mam bronione, nie? No dobra, to. <ścoughs> były wzloty, były upadki z obu stron, ale się udało, także gitowa. Lecimy dalej. Dobra, lecimy z rundą numer 8. Także cztery rundy zostały. Jeżeli ugram 2,5 z tych czterech, to będę zadowolony z tego turnieju. Dobra. Lecimy tutaj z pełną agresją już na samym starcie i teraz G4 z planem, oczywiście G5 tutaj wjeżdża. Także klasyka, można by rzec poniekąd. Okej, okay. tego to nie widziałem nigdy. Co tu poeta ma na myśli? E, dobra, no jak zagram F3, to co? Zbije, zbije i F2 szach. No to to mi się nie podoba. Dobra, no to zagram po prostu w ten sposób, i w sumie o co chodzi? Bije Hetmanem, i wjeżdżam na B5 z szachem. Tak przynajmniej na szybko policzę. No bo tutaj nie może, no bo tutaj, co nie? Także co, na G8 musi, właśnie. No i teraz Szachermacher i chyba pozycja się sypie czarnemu. No bo wisi na D5. No nie wiem, mi się wydaje, że to Klops. Ale jeszcze trzeba dokładnie pograć. A, dobra, bić tutaj czy tutaj? No Hetman b7 tu... Jeśli na c2, nie? To nie za fajnie. No ale zbije na d5. ]orety. Dobra, może nie będę sobie życia utrudniał, bo tam dosyć skomplikowane te warianty wychodziły, a tu mi się wydaje, że tak. powiedzmy W prostszy sposób dostaje dobrą pozę. No tak to nigdy nie wiadomo do końca. Czy nie. Le no, pewnie lepiej było pójść na zadymkę, no, bo teraz skoczek B4 za to jest nieprzyjemne. W sensie bije skoczek B4. A widzicie, co pasywnie to niedobrze. No dobra, no to cóż, trzeba się przyznać do błędu i obronić. Także pozycja była świetna, ale niestety pasywna gra to niedobra gra. No dobra, niemniej tutaj wydaje mi się, że jakiejś tragedii wielkiej nie ma. No chociaż bez piona po prostu stoję, nie? Więc to na pewno jest jakiś mankament tej pozycji. Dobra, zbiję. I teraz pytanie, co z tym Hetmanem? No w razie co, chyba się tam schowam, więc chyba tam Hetmana nie stracę. Ze sporym nastawieniem na chyba. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, no to w ten sposób. A przeciwnik, patrzcie, w ogóle mam nie w nosie całą partię. No zbiję. Teraz tak, znowu o Hetmana się nie boję, ale boję się o tego pionka. B4 zagram. Tak podejrzewam, że teraz to on tu przejdzie do ataku mimo wszystko, bo, bo mój Hetman tam taki dosyć, wiecie, zamknięty. Grozi skoczek D4. No to grzecznie się bronię, no co poradzisz, jak nic nie poradzisz. Ale kurczę, mi przykro, bo zacząłem myśleć, i od razu zmaściłem sprawę. A jak grałem na intuicję, to było dobrze. Nawet bardzo dobrze bym powiedział był. No nie, no, bije po prostu na G5 i jest po partii, nie? Aj, kramba, no. Nauczka na przyszłość. Trzeba mieć zaufanie. A kusiło mnie, żeby po prostu zbić i się nie zastanawiać w ogóle. No, nie zbiłem. Na F2, wiadomo, no przekombinowałem niestety, skoczek H4 wygląda zabójczo. A, tak poszedł, żeby tutaj w razie co motywów matowych nie było, no to jeszcze lepiej. Nie no, karamba. No przykro mi za te partie, bo się zaczęło świetnie. A się kończy poskudnie. A był potencjał na bardzo dobrą gierkę. Nie, no to zmaściłem fest. No jeden ruch, jeden ruch. szachy to niesamowicie okrutna gra. Jeden ruch, coś zagrasz na spokojnie i leżysz. A tu Hetman B5 w ogóle podejrzane, co ciekawe było. No dobra, to zobaczmy. Koniec E2 jest OK w porządku. To jest. A F3. No, tak chciałem to F3 grać, bo to takie typowe, nie? Że tutaj po biciu odbijam skoczkiem, mam szybki rozwój i u przeciwnika dużo słabo. A, no i wygrana pozycja. A poleciałem na materiał. Już drugi raz, już drugi raz, chyba w drugiej partii dzisiejszego Titan Tuesday'a też poleciałem tak na materiał i, mm, i się okazało, że to było niedobre. No i, no i przeciwnik znalazł tutaj dobry ruszek. I tak się zastanawiałem nad takim wariantem. Skoczek bije D4, skoczek bije D5, skoczek C2, królew 1 i się zastanawiałem jak tę pozycję oceniać. No i po prostu nie wiedziałem. No bo prze przeciwnik bije, no i tak się właśnie zastanawiałem co dalej. No bo jeżeli tutaj, tak wy wygląda fajnie, ale znowu Hetman tutaj wjeżdża. No i tak nie byłem co do tego przekonany i zagrałem skoczek G2. Czyli znowu się połosiłem ma na materiał niepotrzebnie. Czyli aktywność, aktywność jeszcze raz aktywność, muszę to mieć na uwadze. Dobra, lecimy runda dziewiąta. Dwa i pół z trzech na koniec, i będę zadowolony z tego turnieju. Także lecimy z furfukusem. Dobra, czy będzie Nimzo, czy jakiś London? No, nad drugim ruchem się opanem zastanawiam. Dobra, jeszcze. 6 Okej, okay, katalon mówisz. No dobra, niech będzie katalon. A zagram klasycznie tym razem. Zazwyczaj biję na C4 od razu. Tym razem podejdę do tematu klasycznie, czyli przez 6b5. OK, B5 mi przeszkodził. A to skoro nie da się z tej, to trzeba z drugiej. I teraz, yy, I teraz pole B4 jest słabe. Więc to pole B4 będę chciał oczywiście wykorzystać. Także wrzucam tutaj skoczka i bawię się dobrze. Dobra, cyk. Z H6 nie ma co się śpieszyć, bo on i tak chce tutaj wybić, żeby zagrać E4. Cyk i teraz mogę zagrać B6, bo goniec jest już broniony, a później gońca przestawię na A6. No i też będę chciał przeprowadzić prędzej czy później C5. No właśnie. Cyk. Chyba mogę B6. Przynajmniej nie widzę powodu, żebym nie mógł. W razie jakiegoś D5 po prostu powybijam do spodu i goniec B7. Na C7 zawsze łatwo można bronić ruchem wieża C8, więc to wygląda ok. Dobra. Chyba, że skoczkiem zbije, ale wtedy na B2 pionek podwisa. Po biciu skoczkiem goniec bije, pionek bije, goniec bije B2. Także to chyba nie przychodzi. chyba że jest tutaj coś jakiegoś sprytnego, wysoce. Ale to raczej znany warient. W sumie się dziwię, że tak długo się zastanawia nad tym. Dobra, wezmę tego pionka i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jakaś rekompensata na pewno tutaj jest. Po tej przekątnej. To, to, to nie ulega żadnym wątpliwościom. Na pewno jakaś rekompensata jest posiadana. Tym bardziej, że te białe pola dosyć, dosyć słabe. Ale ogólnie rzecz biorąc, myślę, że jest OK. Po jakimś skoczek G5, bitka, bitka, Hetman D6. No bo od razu Hetman D6 to nie bardzo, bo skoczek D2 i skoczek E4 nieprzyjemne, prawda? No to co, to tak, zagram po prostu. W razie co się czaje na pionka A4? Tak nie należy, nie należy być za bardzo pionkożercą, ale jednak wiecie, zawsze fajnie pionek do przodu. Fajniej pionek do przodu niż do tyłu. Także myślę, że moja pozycja jest tutaj naprawdę świetna i teraz byle tego nie, nie wypuścić. No minuta przewagi na zegarku. Wiecie co, jakieś H6 mi się tutaj rzuca w oczy. Dobra, cofkę zrobił. No to tak, taki pomysł mam na radarze już. No dobra, myślę, że to całkiem zacny pomysł, bo na C5 ten skoczek będzie działał przepięknie. Wszystko tutaj po linii E mam pod kontrolą. Dobra, bicie. I zgodnie z planem. Z atakiem na Hetmana oczywiście. No wiadomo, wiadomo co mu się tutaj rozchodzi. Ale wydaje mi się, że to D6 nie jest jakieś groźne. Dobra, czekajcie. Bo coś tutaj... No ale dobra, Pionek mi nie ucieknie, prawda? To tak? Pytanie, czy na E8, czy na D8, gdzie lepiej? Chyba na E8, bo Pionka i tak nie zdobędę, jak go tu goniec broni. No dobra, więc ten Pionek A4 tak czy siak będzie do zjedzenia, nie? I teraz pytanie, czy chcę grać h czy nie chcę grać H6. Może o taką, żeby tu wszystko było zabezpieczone. Dobra, wszystko mam pilnowane. W razie co po szóstej linii też pilnuję. Na jakieś wieża G5 chciałem F6. O, koniesześ widły. 6 widły. Konie 6 widły? Chyba tak. No, tak się czaiłem właśnie na to związanie, czy się uda wykorzystać i się udało. No to powiem wam, klingierka gierka. naprawdę tutaj wszystko jak po snureczku poszło. Tylko jeszcze teraz, żeby nie odwalić czegoś, wiecie, takiego głupiego, krótko mówiąc. Dobra, idę pionkiem po prostu. To on mi tu zrobi? Hej, coś tam chce mi zrobić. No dobra, ja się ciebie nie boję. Okay. Prewencyjne G6 albo wymienię hetmany, albo zdobędę gońca. Tak czy siak jestem zadowolony. Ale w sumie dziwię się, że jem. Chyba, że tak sobie tego Katalona zagrał dla beki, nie? Też tak może być. Okej, okay, gramy jeszcze, w porządku. No nie no, szanujmy się. Kurde, no i myśli, nie wiadomo na czym. No. Dobra, dobra gierka! Naprawdę dobra gierka tutaj siadła. Klasyczny plan został zastosowany. Ja tak znam ten plan, bo ja sam białymi grywałem, A4. Ale właśnie A4 ma ten plus, że zabezpiecza pole B5, ale ma ten minus, że osłabia pole B4. I właśnie jeżeli czarny wie o co chodzi, i to pole. B4 wykorzysta, no to biały wcale, wcale nie ma prostej gierki. Także udało się tutaj wykorzystać ten plan. No i gładkie zwycięstwo. Także super. Półtora punktu z dwóch ostatnich. Będę zadowolony z turnieju. Dobra, runda przedostatnia. Są szanse, są szanse, żeby to był bardzo dobry e, taki Tuesday dla mnie. Tylko teraz trzeba dobrze pojechać te dwie ostatnie. Także d4, klasycznie startujemy. Już jestem gotowy na c4. Oj, coś, oponent się nie pojawił. Znam tego pana. Nie, wam, nie znam. Iwan Martić. No nie, no kurczę, no. Mam nadzieję, że oponent się pojawi, bo kurczę, jak drugą partię wygram, bo chłop nie przychodzi na partię, to trochę mi będzie przykro. No ale cóż. No to jest ten minus turniejów internetowych, nie? Że może tam Facebooka przegląda, czy jakiegoś Netflixa innego odpalił i nie ogarnął, że runda się zaczyna. Dobra, poczekamy. Dobra, niestety oponenta brak. Także punkcik za darmochę wleciał. No 6 z 10. No i jeszcze ostatnia runda będzie do wygrania. Dobra, więc lecimy z rundą ostatnią. Dwa gratisowe punkty, no ale co poradzę, że oponenci nie przychodzą na partię. Dobra, więc lecimy oczywiście z Sycylem. No i zobaczmy, co tutaj oponent posiada w kontrze. Dobra, leci przyspieszony smokula z mojej strony, a nie zbije tego pionka, nie zbije. Niepotrzebny jest mi on do szczęścia. Ogólnie na szachach klasycznych to bez problemu. Ale w blicu to bardzo nie lubię wchodzić w Gambit Morra. Jest to moja zmorra. No bo jednak tam biały za tego pionka naprawdę dostaje solidną inicjatywę. To to nie jest fajne. No, zbiję Hetmanem. Nie jestem w 100% przekonany co do tego pomysłu. Ale zobaczymy, co to, z tego, co to z tego wyjdzie. Dobra, goniec A3 ewidentnie jest na radarze oponenta. No i nie będę mógł zrobić roszady. Ale no to po goniec A3 zagram Hetman D7 i tą roszadę wykonam. Także chyba nie jest to jakiś wielki problem. No, i po roszadzie wieża FC8 i już po linii C będę działał, a też ciągle się będę czaił na ewentualne goniec hasze. Także z jakiegoś powodu ten wariant C3D4 y, ostatnio mega mocno zyskał na popularności. Aczkolwiek tej jego popularności zbytnio nie rozumiem. Gdyż jest to jeden z przyjemniejszych wariantów do gry e, czarnymi, jeżeli chodzi o przyspieszonego smoka. E, no dobra, nie wiem o co oponentowi chodzi. E, tutaj zablokuję, żeby w razie co nie rozpędzał się z jakimś atakiem, a też po g 4 mam dla, skoc y, dla skoczka tak zabezpieczone, no bo skoczek stanie na F5 i przeciwnik nie będzie mógł go wyganiać. Także prosty. Prosty, fajny plan. E, dobra, dalej nie wiem o co chodzi. Po prostu skoczek w 5 gram. I teraz goniec H6 sobie zagram. E, goniec H6, no to idea jest wiadoma. E, czyli e, chciałbym pole C1 przejąć, żeby. Wierzę tutaj zdwoić po prostu. Być może wieża C6 byłoby nawet lepsze, tak szczerze mówiąc. Ale tak nie chciałem ewentualnie Hetmana tu wpuszczać. To chyba nic, nic groźnego tak de facto, ale tak jakoś mi przyszło do głowy. No dobra, przeciwnik chce tutaj podjąć walkę o tę linię. No, nie uśmiecham się, nie cieszę się. Ale bije. Tak nie jestem co do tego pomysłu w 100% przekonany, no bo jednak te czarne pola tutaj mogą być słabe, nie? No dobra, zagrajmy tutaj w razie co bije hetmanem. No teraz po wsze czasy będę tutaj musiał na króla uważać, więc to nie jest za fajne, ale jednak linie C przejmę najprawdopodobniej. Więc, jak to zwykle w szachach bywa, są pewne plusy, są pewne minusy. I tak się to kręci po malutku. Dobra. Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby to miał być jakiś problem, bo teraz będę chciał wjechać po prostu na C2. wiecie, pozycja w okolicach równowagi, oczywiście, ale jeżeli to ja linię zajmę, to. To na pewno przyjemniejsza pozycja dla mnie będzie. To co, Hetman C2? No, chyba nic tutaj mądrzejszego nie będzie, tak? Jeżeli tutaj nie, 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 nie wkroczę, nie zaatakuję jakoś, to na pewno przewaga się z tego nie urodzi. Dobra, wieżę, jeszcze tu wrzucę dla kompletu. Teraz wiecie, Hetman nie może gdzieś odchodzić, bo skoczek E3 mam, chyba? No i teraz pytanie, jak to wygrywać, bo nie jest to sprawa prosta, ewidentnie. No jakieś tutaj wiecie, widzę motywy typu. A, może to od razu trzeba było grać, Hetman E4 szach. No, chyba to od razu trzeba było grać. Bo dopiero teraz zobaczyłem motyw, nie? No dobra, rozejrzyjmy się jeszcze tutaj na spokojnie. Nigdzie się nie spieszymy. No bo Hetman E4 on F3 gra. No ale dobra, no to będzie dodatkowe osłabienie w obozie przeciwnika, więc nie narzekam. No, to dalsza aktywizacja następuje. I teraz gdzie jest Mat? Ponieważ on gdzieś tutaj jest, tylko się schował. No dobra, Pionek przewagi też będzie w miarę ok, myślę. Teraz cyk, żeby tutaj po linii nic nie zrobił. Króla trzeba podciągnąć do akcji, na pewno. Okej, okay. no i teraz tak, cyk, bo na wieża c3 mam już król d7 zawsze, dobra, więc najważniejsze, żeby on tutaj kontry żadnej nie miał, nie? Okej, okay. i trzeba będzie wytwarzać wolnego pioneczka, tutaj jakiś skoczek g5, w razie co zawsze mam skoczek h6, zacznijmy tak. Wieża ja C2 być może najpierw byłoby lepsze. Oddaję piona Dobra, już nie dyskutujmy O rety, on mógł mi zbić chyba, tak? Dobra, wszystko jedno Kurde Jezu się przynajświętszy. No podwaliłem jak sierota No serio. Eee, no, ale zmaściłem. Ale zmościłem. No, nie do czasy. Nie były nigdy moją mocną stroną. A tutaj po poczułem presję czas. Ale w ogóle chłop mógł mi zabrać tego Hetmana. Tutaj. Ale jaja. Eee, no, bez sensu to zagrałem. No, przecież Hetmana mogłem dorobić od razu. No dobra, pozycja. No partia dobra była ogólnie rzecz biorąc, bo tak klasycznie gościa przycisnąłem, zdobyłem materiał, ale na tych sekundach niestety wypuściłem. No nie mniej zdaje się, że to najlepszy tej Tuesday w mojej karierze. Fakt, że te e, dwa punkty, gdzie oponenci zdezerterowali z turnieju, no ale co poradzę? Nie, no szkoda mi tej partii, szkoda mi tej ostatniej partii, bo naprawdę zanosiło się na Fajną wygraną, ale niestety bardziej muszę na ten zegar uważać, bo kurczę, dobre pozycje ustawiam, a później mało czasu i dzieją się dziwne rzeczy. No ale okej, Taty Tuesday wyszedł dobry, także gitua.